tu i teraz. I w naszym studiu witamy burmistrz Ząbek Małgorzatę Zyśk. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy pamięta pani swojego ulubionego pluszaka? Myślę, że to był miś. Jednak ten miś jest czymś takim, takim symbolem, że można się do tego przytulić. No właśnie. Zawsze daje poczucie bezpieczeństwa i jest czymś miłym, a myślę, że też zaangażowanie mieszkańców Ząbek w głosowanie nad budżetem obywatelskim też jest czymś miłym, bo no, zwycięski projekt z puli infrastrukturalnej zdobył 1035 głosów, a to jest tyle głosów, co miały zwycięskie projekty w budżecie całego Mazowsza nawet. Więc to ogromne zaangażowanie mieszkańców Ząbek. No powiedzmy, parking dla rowerów przed szkołą podstawową numer 5 w Ząbkach. Tak dużo tych głosów zdobył. Tak, ja może powiem, że ten budżet nasz obywatelski bardzo się rozwija. Mieszkańcy na początku podchodzili do tego, może jeszcze nie do końca wszyscy wiedzieli. Wiadomo, zanim dotarła ta informacja, było tych głosów mniej. W tej chwili różne grupy społeczne, jak mają potrzebę zrealizowania czegoś, to sobie biorą za punkt honoru, że składają do budżetu obywatelskiego i później po prostu namawiają do swojej inicjatywy. I tak było w przypadku parkingu dla rowerów. Parking dla rowerów przy szkole jest, ale tutaj było takie marzenie zadaszonego, pięknego, takiego z prawdziwego zdarzenia. I młodzi ludzie ze szkoły podstawowej numer 5 nie tylko sami głosowali, ale również się zaangażowali, wędrowali do mieszkańców, zachęcali, że to jest jak gdyby dla nich ta inwestycja. I tak się to właśnie udało. Dodam więcej, jeszcze tak może powinnam mówić, może nie powinnam, ale nawet się tak zdarzyło, że gdzieś tam około 170 głosów jeszcze gdzieś tam w szafie po czasie znaleziono, więc nawet więcej niż te ponad tysiąc byłoby w tym głosowaniu. Więc na pewno taka inicjatywa, która zaangażowała bardzo młodzież, bo chcieli, żeby ten ich pomysł zrealizowany został. Drugie miejsce to Straż Pożarna, zakup narzędzi ratujących życie. Ja tak te projekty przytaczam, bo to drugie miejsce też wydaje mi się może nie tyle zaskakujące, co radujące, że dofinansowanie Straży Pożarnej, to żebyśmy my wszyscy czuli się bezpieczni, zdaje się być odpowiedzialnością nas wszystkich, a nie tylko takim oczekiwaniem, że ktoś powinien tę Straż Pożarną doposażyć, wyposażyć. Tak, oczywiście Straż Pożarna jest doposażana regularnie, również przez miasto Ząbki. Są to również projekty, w których uzyskują dofinansowanie na doposażenie. W tej chwili na przykład też realizujemy projekt, wcześniej był zakupiony wóz strażacki średni, teraz będzie zakup, jest po przetargu wozu strażackiego lekkiego, więc gmina cały czas oczywiście inwestuje i stara się wspierać Ochotniczą Straż Pożarną, ale też zachęcam do tego, żeby mieszkańcy czuli tą jedność, żeby składali właśnie wnioski do budżetu obywatelskiego. I jak widać, poczucie bezpieczeństwa właśnie jest bardzo ważne dla mieszkańców i zawsze, jeżeli tylko Ochotnicza Straż Pożarna zgłasza swój projekt, to ten projekt wygrywa. No to brawo dla strażaków. Widać swoją służbę pełnią bardzo dobrze i cieszą się zaufaniem. Wszystkie projekty oczywiście na stronie Urzędu Miasta Ząbki. Tutaj można sobie zapoznać się. Ja tylko powiem, że jeszcze modernizacja trybuny stalowej na Stadionie Miejskim. To jest projekt, który zostanie zrealizowany z puli infrastrukturalnej, a z puli społecznej Jadłodzielnia. Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków i zdrowy kręgosłup. Ale powstanie też w Ząbkach ogród biocenotyczny przy ulicy Herberta. To już za sprawą dofinansowania. Co to w ogóle oznacza? Co to jest ten ogród biocenotyczny? Oznacza to, że będzie taki przekrój przyrody z całej Polski. Przekrój począwszy od gór, poprzez tutaj niziny, aż po morze, czyli będą nasadzane rośliny, które w każdym rejonie naszego kraju funkcjonują, rosną. Oprócz tego oczywiście będzie jeszcze taki niewielki staw i
taka jak gdyby rzeczka, więc jest to infrastruktura, tak można powiedzieć, zielona i niebieska. Dofinansowanie oczywiście ze środków unijnych. Park przy ulicy Herberta będzie na pewno cieszył. Również będą różne żywe organizmy i chronione zwierzęta, które mamy nadzieję, że tam również się zadomowią. To taka mała Polska w pigułce w ząbkach. Dlaczego? Tak, dlaczego? No taki był pomysł. Wiadomo, że zawsze wpisujemy się w środki te, które możemy pozyskać. I tutaj przy tej okazji pomyśleliśmy sobie, że no właśnie będziemy mieli całą Polskę w jednym miejscu, że będzie można z przyjemnością podziwiać to, co jest od południa poprzez centrum naszego kraju, aż po morze, czy aż po północ. Jaki jest plan, jeśli chodzi o powstanie tego ogrodu, kiedy on może już być skończony? W tej chwili dostaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie jest w wysokości, w ogóle cały projekt to jest 7 milionów złotych. Dofinansowanie to jest 50%. I w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów, bo też jest kwestia wykupu gruntów, bo to jest teren, część terenu należy do miasta, część terenu nie jest własnością miasta. Jesteśmy na tym etapie. Ja myślę, że no, ta realizacja będzie w przeciągu, mamy już w tej chwili projekt, 2025-2026 może być tak na przełomie. Zaczęliśmy naszą rozmowę od budżetu obywatelskiego, ale takie budżety prowadzone są także w szkołach. Dlaczego tutaj dwie szkoły są zaangażowane podstawowe? To jest taki nasz wstępny projekt. Chcemy po prostu, żeby młodzież uczyła się demokracji, uczyła się samorządu, uczyła się, że trzeba decydować o swoim najbliższym otoczeniu. I dlatego też w budżetach szkół tutaj dyrektorzy zabezpieczają środki na właśnie taki mały budżet obywatelski w ramach danej placówki. Mają różne pomysły uczniowie, mają różne swoje potrzeby, o które mogą prosić, a w tym wypadku jest to jak gdyby cała kampania związana z tym, że proponują jakieś fajne rozwiązanie, jakiś projekt, przedstawiają go, a później społeczność szkolna głosuje. Więc na pewno jest to duże pole do popisu, żeby się wykazać takimi umiejętnościami małego samorządowca, można powiedzieć młodego samorządowca. Czyli nowe kadry już są przyzwyczajane do tego, co się wiąże właśnie z taką pracą. No i te projekty, rozumiem, na terenie szkoły będą realizowane. Tak, oczywiście mamy Młodzieżową Radę Miasta też już w tej chwili 8. kadencji, więc idziemy w tym kierunku, żeby młodzież identyfikowała się ze swoją małą ojczyzną i żeby po prostu brała czynny udział w takich działaniach prospołecznych, no i demokratycznych. To jeżeli to 8. kadencja, to czy jest przepływ z tej młodzieżowej do tej dorosłej? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie, bo tutaj kadencja jest tylko roczna, więc jeszcze to są młodzi ludzie. W tej chwili to jest szkoła podstawowa i klasy licealne, ale już są młode kadry, które mam nadzieję, że przy następnych wyborach wezmą udział. Miasto Ząbki mówi stop nielegalnemu graffiti. Czy udaje się z tym walczyć? Bo to czasami jest walka z wiatrakami. Coś się odmaluje, pomaluje, ktoś przychodzi i zaraz jakieś bazgroły albo wulgarne słowa się pojawiają. No trudno to nazwać jakąkolwiek sztuką. Zgadza się. Tak jak we wszystkich miastach również borykamy się z tym, że pojawiają się te wszystkie bazgroły, jak tu pan redaktor słusznie zauważył. No ja tak uważam, że dla mnie to są bazgroły po prostu. No niestety tak. I pomimo tego, że mamy monitoring miejski, monitoring naprawdę profesjonalny i obserwujemy, widzimy nawet jak to się dzieje, więc też odpowiednie tam ustawienie się, zakapturzenie, to są takie nawet zorganizowane czasami grupy, które w ten sposób się zabawiają.
postanowiliśmy, że nie tylko będziemy, oczywiście wszystkie te nasze z monitoringu, wiadomo, że nie możemy tego upubliczniać wizerunku, więc tego nie robimy, ale wszystko to jest skierowane na policję, tego typu zdarzenia i potem jest dochodzenie w tym kierunku. Zresztą ostatnio akurat też monitoring przez dłuższy czas namierzał jednego dowcipnego chłopca, no już takiego bardziej niż nastolatka, który wiele szkód narobił i to na budynkach publicznych i na budynkach również prywatnych. I no wiadomo, że na monitoringu widać, ale odpowiednio robił sobie zabawę, żeby się chować przed tymi kamerami, odpowiednio maskować. No to niestety to ma krótkie nogi, bo w tym wypadku któryś z mieszkańców. Często widzieliśmy, że też mieszkańcy, tu mam apel taki, bo widzimy na monitoringu, że ktoś gdzieś tam bazgroli, a ludzie przechodzą i w ogóle nie reagują. Uwagi. Tak? Więc po prostu też gorąca prośba, jeżeli widzimy, to zwróćmy uwagę, bo my to widzimy na monitoringu, że przechodzi ileś tam osób i w ogóle na to nie reaguje. Ale my właśnie poszliśmy w tym kierunku, że w każdej szkole organizujemy takie warsztaty Stop nielegalnemu graffiti, żeby uświadomić młodzieży, jakie są skutki, konsekwencje i że można to przerodzić w jakąś sztukę. No i właśnie, bo graffiti w legalnych miejscach po prostu graffiti w ten sposób. To sztuka, nie bazgrolenie, gdzie popadnie. Dobra. Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia.